odprowadzony. W wyniku spalania gazu uzyskujemy czystą energię. To wielka korzyść. Na samym końcu otrzymujemy biowęgiel. Jednak korzyści są jeszcze większe. Dzięki procesowi pirolizy cząsteczki węgla zostają uwięzione w masie biowęgla. Downey wie, że zaoranie pól z dodatkiem biowęgla uniemożliwi przedostanie się CO2 do atmosfery. Rozpoczynając pracę nad tą technologią, nie zastanawialiśmy się nad zatrzymaniem węgla w glebie, ale teraz wiemy, jak wielkie kryją się za tym możliwości. Zarówno wysypiska śmieci, jak i ich spalanie wytwarza CO2 do atmosfery. Jeśli biowęgiel naprawdę więzi cząsteczki węgla, całe połacie ziem uprawnych mogłyby stać się rozległymi magazynami. Według niektórych naukowców zjawisko takie może pomóc w odwróceniu globalnego ocieplenia. Najpierw należy zainteresować rolników na całym świecie biowęglem. Sąsiad Adriany, hodowca trzciny cukrowej Robert Kirk, przyłączył się do eksperymentu. Ta czarna masa to biowęgiel. Pomaga w nawożeniu gleby, co zauważyliśmy po spadku nawozów sztucznych. Testy wykazały, że biowęgiel poprawił zbiory aż o 50%. To doskonały dowód na to, że odpady mogą być ekologicznym nawozem. Pozostaje pytanie, czy biowęgiel naprawdę potrafi zatrzymać związki węgla z dala od atmosfery. Naukowiec Lukas van Zwieten sprawdza, ile węgla ucieka z gleby w postaci CO2. Za pomocą prostego urządzenia pobiorę próbki gazu, które w badaniu laboratoryjnym pokażą, ile dwutlenku węgla emituje Ziemia. Pierwsze wyniki są zadowalające. Okazuje się, że gleba uwalnia mniej CO2. Pionierzy tej technologii, chcąc odtworzyć dawny nawóz z odpadów, odkryli przy okazji sposób na pozbycie się dwutlenku węgla. Po wdrożeniu tej technologii u siebie, trzeba rozpropagować je na całym świecie, aby pokazała swoje możliwości. Technologia biowęgla kryje w sobie wiele aspektów, ale czy uda jej się pobić pozostałych pogromców śmieci? O tym zdecyduje noblista Dan Kamen. Jemu pomysł zwracania odpadów organicznych ziemi przypadł do gustu. Ten sposób to zamknięty cykl obiegu. Żywność z pól trafia do miast, by wrócić w postaci odpadów organicznych, które staną się naturalnym nawozem. Obliczono, że gdyby mieszkańcy Ekopolis poddawali utylizacji odpady organiczne, z których powstanie nawóz, emisja CO2 spadłaby aż o 21%. To imponujący wynik, który spodobał się również Kamenowi. W tej technologii ważne jest to, że powstaje czysta energia oraz zatrzymuje się związki węgla w glebie. To wyjątkowe osiągnięcie na tle innych pomysłów.